Dzień dobry moi drodzy. Jedno z moich mini marzonek spełnione, ponieważ chciałem się zawsze właśnie obudzić w wannie z takim widokiem na plażę, na morze. Co prawda widziałem tą kanapę, ale jak gdyby tu jest morze i tu jest plaża, więc możemy uznać za zaliczone. Co prawda jest to zaraz przy autostradzie, przy której non-stop jeżdżą tiry, ale szum fal w miarę skutecznie zagłusza, więc jest spoko. Aczkolwiek już tej autostrady na Instagramie byście nie zobaczyli, tylko palmy i otwartego vana. A tak w ogóle to witam was w kolejnym odcinku naszej australijskiej naszej campervanowej przygody po Australii. Od razu lepiej. A w sumie dzisiaj nietypowy odcinek, bo Nathan sobie właśnie pojechał, bo ja sobie wymyśliłem, że chcę sobie pojechać pociągiem i kolejką linową, którą właśnie wczoraj polecił Tomek z Martą. Powiem wam tak, zdecydowanie nie jest to jedna z tych ukrytych perełek, o których nikt nie wie. Na nasze szczęście przewidziałem tą sytuację, bo wszystkie gondole są pełne, a ja postanowiłem dopłacić 3 dyszki do gondoli premium, czyli takiej, która ma przeszklone dno. A i teraz to nie mówicie. Alright, cheers. No cóż, zdecydowanie odwaliło mi od hajsu z YouTube'a, ale dzięki temu możemy się popatrzeć na trawę z góry. O, a zobaczcie, tutaj mają basen na ten... Ała, aż walnąłem łubem w dach. Jak to się nazywa? Wakeboarding? Na takich deskach sobie zasuwają, trzymają się jakiegoś wyciągu. Też muszę tego kiedyś spróbować. To jest chyba najcichsza i najmniej trzęsąca się gondola, na jakiej kiedykolwiek byłem. Bo mnie zawsze takie rzeczy stresują i mam wrażenie, że spadnę o tam. A tutaj pełny luz. Zobaczcie, tutaj widać, jak przy wybrzeżu jest zupełnie inny, taki bardzo jasny kolor wody. Czy to, że ja zaczynam korzystać z takich atrakcji, jeszcze się nimi jaram, nie oznacza przypadkiem, że ja się zaczynam starzeć? No i na pierwszym punkcie mamy taki spacerek. Wydaje się być takim miejscem sam raz dla ludzi, którzy chcą trochę doświadczyć tego lasu deszczowego, a niekoniecznie chcą, żeby jakieś drzewa ich pozabijały. Sama ta gondola spoko, ale dla mnie głównym punktem, dla którego zdecydowałem się na tą podróż, jest właśnie zjazd tym pociągiem z tej góry na sam dół. Bardzo fajny punkcik widokowy. Słuchajcie, to było najlepiej wydane $30 w moim życiu. Normalnie kosztuje to 110, a zapłaciłem 140, dlatego że kolejka, żeby się dostać do tych zwykłych gondoli, to jest jakieś 30 minut czekania. I lecimy w dół! A to oznacza, moi drodzy, że większość z tych ludzi po prostu przejedzie się tymi gondolami, dotrze do tamtego miasteczka i od razu będzie musiała wracać, żeby zdążyć na pociąg. A ja dzięki temu będę miał pewnie z godzinę półtorej, żeby się tam pokręcić. Jest i wodospad. No, dzisiaj to raczej taki wodospadzik. A tak to wygląda już po wyjściu z gondoli. No i tak patrząc na to z tej perspektywy, to wydaje mi się, że ma on bardzo duży potencjał w porze deszczowej. Jak znajdę jakieś fotki tego Barron Falls, jak pada, to wam wrzucę teraz. No i z powrotem do gondoli. Jakbyście chcieli kupić moje zdjęcie w gondoli, to śmiało. Tak więc dojechaliśmy do miejscowości Kuranda. Pokręcę się tutaj chwilę, bo pociąg, który startuje stąd, mam dopiero za półtorej godziny. Ale zanim cokolwiek się tutaj pokręcę, to muszę iść coś zjeść. O, zobaczcie tutaj, jakie ładne drzewo. Ładne to może za dużo powiedziane, ale zdecydowanie ciekawe. Jak ktoś się zna, to niech napisze. Ale mi się wydaje, że to jest właśnie ta figa dusiciel, tylko już taka bardzo rozwinięta.
A te ciemniejsze fragmenty to są fragmenty tego pierwotnego drzewa, które zażarło. Jak się tak człowiek na chwilę zatrzyma i przyjrzy, to naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy się tutaj dzieje. To wygląda tutaj jak jakieś gniazdo w ogóle. Tutaj mamy paprotki. Tutaj jest kolejne gniazdo podobne coś. Ta australijska przyroda jest naprawdę bardzo fascynująca. Wiecie, o co chodzi. Poszedłem na wycieczkę, posłuchałem jakiegoś gościa przez pół godziny i teraz stałem się dendrologiem o specjalizacji Australia. Tak naprawdę to może być w ogóle zupełnie inne drzewo, więc nie słuchajcie się moich domysłów. I zobaczcie, nawet w tak turystycznej miejscowości benzyna 1,87, a to oznacza, że taki Australijczyk jak chce sobie zatankować 45 litrów i zarabia najmniej, ile to jest w ogóle możliwe, żeby zarabiać w Queensland, no to pracuje jakieś 3,5 godziny na 45 litrów benzyny. No i teraz pytanie, ile musi czasu pracować człowiek na minimalnej krajowej w Polsce, żeby zatankować 45 litrów benzyny? A zaraz tutaj obok stacji benzynowej według Tomka i Marty jest najlepsze fish and chips w całej Australii. Tak wygląda menu, proszę sobie pauzować. Tak ogólnie to ja nie lubię ryb, ale jak takie dobre, to pomyślałem, że warto spróbować. Wziąłem już sobie dziaba, jest naprawdę bardzo smaczne. Poza tym ostatnio dużo osób pisało, że nie podoba wam się to, że nie pokazujemy tradycyjnej kuchni australijskiej, to proszę bardzo, fish and chips. To było naprawdę bardzo dobre. Właśnie sobie uświadomiłem, że chodzę z diamentową plakietką, żeby wszyscy doskonale wiedzieli, że miałem specjalną gondolę i jestem VIP. Co za wstyd. W każdym razie to było bardzo dobre i mówi to człowiek, który nie lubi ryb i nie było ości, a ja bardzo nie lubię ryb, bo tam są ości. Mam taką historię z dzieciństwa, że do naszych znajomych w Wigilię wpadł sąsiad, który zadławił się ością i niestety zmarł im na dywanie. I odkąd moja mama opowiedziała mi tę historię, to ja się boję ryb. Więc skoro nawet mi smakowało, to oznacza, że jak będziecie w Kurandzie, to musicie tam iść. No i dotarliśmy na lokalny bazar. Tutaj można sobie wejść do jakiegoś mini zoo, popatrzeć na koale, papugi i inne motyle, ale wychodzę z założenia, że jak mam takie rzeczy oglądać w Australii, to fajnie byłoby zobaczyć je w dziczy. Pozdrowienia dla Parki z Polski, które przed chwilą spotkałem. Powiedzieli im bardzo ciekawą historię o tym, jak skończyła im się benzyna. Dojechali na stację benzynową tutaj No Gas, kolejna stacja benzynowa miliardy kilometrów dalej i zatrzymał się jakiś pan tracker z ciężarówki i normalnie odlał im diesla do kanistra, 50 litrów. Naprawdę bardzo miło ze strony tego gościa i sama historia bardzo ciekawa. Na szczęście my takich przygód jak na razie nie mieliśmy. No i co? Tak właśnie wygląda ten markecik. O, okej. Yes. I like the wing part. That was the best down the bottom because the vines growing over. I'll check it out. Thanks. Kręcili film, rozbili, przywieźli. I wygląda na to, że australijska natura nie boi się niczego. I nawet skrzydło samolotu jest miejscem, które można przejąć, żeby złapać trochę więcej słońca. Tak wygląda kabina pilotów. Tutaj pewnie siedziałyby stewardessy. A tam ludzie. Pomyliłem bazary. Tamten to była po prostu strefa jedzeniowa. A tutaj mamy taki hipisowski, artystyczny bazar. I trzeba przyznać, że wygląda to dosyć autentycznie, dlatego że jak zagadało do mnie kilku sprzedawców, to trzech z nich miało jointy w ustach. No i generalnie czuć tutaj zapach marihuany, lecą sobie jakieś reggae remiksy popularnych utworów. Może ci ktoś poczytać z dłoni. Jakbyście potrzebowali tarota, to też śmiało. No i w sumie spoko. Taki kolorowy, przyjemny, spokojny bazarek. I koniec. Wyszedłem. Tutaj macie ziomka, który gra na tradycyjnym australijskim instrumencie. Nazywa się on didgeridoo. A jeżeli ktoś się fajnie z tym ogarnia, to naprawdę dźwięki, które wydają z tego instrumentu, wibrują mi w mózgu. Mam wrażenie, że pojawia się jakieś dziwne połączenie między tymi dźwiękami i falami mózgowymi bez kitu. Ale ten akurat podchodzi do tematu na spokojnie. Ale obiecuję wam, że jak już dotrzemy do Byron Bay, to tam będą tacy grajkowie didgeridoo, że wy nawet przed ekranami te wibracje mózgu poczujecie. Ej, co? Jajco. Hm?
No dobra, idę w busz. Mam nadzieję, że dotrę tędy na stację, dlatego że za 18 minut odjeżdża pociąg. A ja chcę dojść na stację idąc wzdłuż rzeki. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład już kompletnie nie pamiętam jak wyglądały te ultra niebezpieczne liście, których nie można było dotykać, bo później człowiek dostawał wysypki, wgryzały się i w ogóle. Więc w razie czego to czarno widzę moje szanse na przetrwanie w australijskim buszu. No jak widzicie, to jest taki spacer wzdłuż rzeki, ale nie zaraz przy samym korycie. Jesteśmy oddzieleni trochę zieleniną. I słuchajcie, dzisiaj właśnie dostałem komentarz na YouTubie. Jeden widz pisał, że jak był kilka lat temu w Port Douglas, to właśnie albo z brzegu morza, albo właśnie z jakiegoś jeziorka wyskoczył krokodyl i zjadł jakąś starszą panią. Więc to, że my tak tutaj często mówimy o tych krokodylach i być może tak trochę żartobliwie pokazujemy te znaki, no to naprawdę trzeba to brać na serio, bo to w żadnym wypadku nie są żarty. Mam wrażenie, że w tej sekundzie to trochę wygląda jak Polska. No dobra, teraz to już trochę mniej jak Polska, ale jest to naprawdę ślicznie. No i dotarłem już na peron. Do odjazdu pociągu zostało jeszcze 5 minut, muszę przejść zaraz na drugą stronę. Tak się właśnie prezentuje cały ten skład. Ciekawe, czy trafiła mi się miejscówka przy oknie. Tak to wszystko wygląda w środku. Tutaj mamy kilka ciekawostek o samej trasie. Druga połowa XIX wieku, złoto, składy wybudowane, zobaczcie, na początku XX wieku, 1909, 11, 13. Wyobrażacie sobie, jaki to musiał być kosmos jechać czymś takim 120 lat temu? A tak swoją drogą, jak widzicie, miałem farta miejsce przy oknie. No i słuchajcie, to było na tyle. Dojechałem już do Cairns. Gdzie tu się wychodzi? Tamtędy. Jeżeli chodzi o samo doświadczenie, to myślę, że było bardzo spoko. Jest to fajna alternatywa, żeby sobie trochę tej Australii pozwiedzać, bo tak jechać do Kurandy samochodem, żeby zobaczyć Kurandę, nie wydaje mi się. Minus taki, że z tego pociągu jakichś super widoków nie było, w sensie to, co nagrałem, było super, a pociąg jechał 2 godziny. Ale przynajmniej sobie przystałem na jakieś 20 minut, więc nie ma tego złego. No i co? Idę sobie właśnie ulicami Cairns, czyli miasta, które tak z mojej wiedzy kojarzy się z tym, że jest jednym z bardziej imprezowych i szalonych miast dla młodzieży w północnym Queensland. Jak jest w praktyce? Może się przekonamy, może nie. Bo jak na razie to wiem tyle, że autobusy nie działają. Reasumując, uważam, że całkiem spoko. Jak będziecie w okolicy, warto rozważyć, aczkolwiek nie będzie to jedna z tych wycieczek, którą zapamiętacie do końca życia. Prawdopodobnie, bo jakby na przykład zerwała wam się gondola, to pewnie tak. Przeskakujemy na szybko do JB Hi-Fi, czyli takiego sklepu z elektroniką, bo jako, że chcę jeszcze nurkować, to muszę mieć specjalny case do GoPro, żeby móc schodzić tam, no w sumie do każdego nurkowania powinno się mieć, bo Nathanowi się GoPro utopiło na 3 metrach, no i ono kosztuje tutaj $99. No i sprawdziłem na szybko w necie, że w jednej z dużych sieciówek jest $20 tańsze, więc jak będę kupował, powiem ziomkowi, że poproszę cenę taką jak u konkurencji i taką też właśnie dostanę. I teraz patrzcie na to, to spadniecie z krzeseł. MacBook Pro najnowszy, 14-calowy, kosztuje $3779, czyli 9912 zł. W Polsce ten sam MacBook kosztuje 13899, a pamiętajcie, że przy wyjeździe dostaniecie jeszcze 10% zwrotu. I żeby mi ktoś nie zarzucił, że pomyliłem modele, no to to jest dokładnie ten sam model co tutaj, 4199, ale obecnie cena wynosi 3779. 4000 zł różnicy, więc generalnie opłacałoby wam się tutaj przyjechać, kupić tego laptopa, wrócić do Polski i to by pokryło wam koszty biletów. Jakiś żart. No i w ramach potwierdzenia, jak widzicie, zapłaciłem $79. Debilu, ale co ty porównujesz cenę brutto w Polsce versus netto w Australii? Przecież Australijczyk też może przyjechać do Polski i odzyskać sobie VAT. No to porównując cenę netto z Polski versus netto w Australii, to i tak w Australii jest 2400 zł taniej. Jest jedna rzecz, którą zauważam, mianowicie taka, że jak byłem w tym kraju te 5 lat temu,
to wydawał mi się on być cholernie drogi w porównaniu do Polski. A dzisiaj, co zresztą zauważyliście w komentarzach, ceny bardzo często są takie jak w Polsce, a czasami nawet i niższe. Więc chyba nie pozostaje mi nic innego, jak zrobić remake vloga zakupy za 50 zł. Ale zrobię to dopiero jak będę w Byron Bay, żeby robić zakupy dosłownie w tych samych sklepach. Dobra, koniec tego łażenia po sklepach. Pochodźmy chwilę po Cairns. Jak na razie jest dosyć cicho i spokojnie. Patrzyłem po Google Maps, to tutaj jest największe zatrzęsienie barów. No ja podejrzewam, że życie się tutaj zaczyna dopiero wieczorem. Teraz pewnie właśnie wszyscy plaża, snorklingi, a wieczorem impreza. Końcówka listopada, ponad 30 stopni na dworze, a tutaj pośród palm stoi świąteczna choinka. Jest i publiczny basen w Cairns, nie będę tam za bardzo nagrywał, bo biegają tam dzieciaki i w ogóle, ale jak widzicie, jest basen, jest tam taka mała plaża, są ratownicy. Tam dalej dużo zieleni, można się schować w cieniu. Powiem wam, że tak na pierwsze wrażenie, to nie do końca tak sobie wyobrażałem Cairns. Myślałem, że jest tutaj bardziej imprezowo, a teraz wydaje się być dosyć rodzinnie. Ale to może dlatego, że jest po prostu końcówka sezonu, więc inny rodzaj turysty tu przyjeżdża. Mało znanym faktem jest to, że to właśnie Cairns miało być moim miejscem w Australii. Jak tutaj przyleciałem, to sobie uzdurałem, że moim marzeniem jest praca w małej miejscowości jako barman gdzieś na plaży. Finalnie nigdy tego marzenia nie zrealizowałem, ale właśnie myślałem, że będę je realizował w Cairns, ale przyleciałem do Sydney i poznałem w hostelu kilkadziesiąt osób, które wróciły właśnie stąd i nie mogły znaleźć pracy. Wydały całą kasę, wiecie, na zakwaterowanie i tak dalej, więc wrócili do Sydney do roboty gdzieś tam na budowie, żeby się odkuć. I dlatego właśnie tutaj nie przyleciałem, tylko próbowałem swojego szczęścia w Byron Bay, które już tak na pierwszy rzut oka jest 1000 razy fajniejsze niż Cairns, więc fajnie się chyba ułożyło, ale to taka ciekawostka właśnie z początku moich podróży, mojego kanału i mojego życia. Nie, bez sensu, chyba za daleko już poleciałem z tym patetyzmem. Przenosimy się kilka godzin później, jest 22, jest z nami Mr. Nathan. Dobry wieczór. Ahoj. Na Google Maps ulica, po której teraz będziemy chodzić, wygląda następująco, więc jedna wielka imprezownia i przekonamy się, jak to wygląda w rzeczywistości w środę o 22. Wszystko praktycznie pozamykane. Ulice stosunkowo puste. Jak na razie to znaleźliśmy jeden otwarty lokal, oczywiście Irish Pub. Jak w każdym innym możliwym kraju, Irish Pub to jest zawsze oblegane miejsce. Idziemy szukać dalej. Tutaj mam mordercze drzewa, które są ładnie podświetlone. Obok całkiem ładny murek. Generalnie wygląda tak samo jak wcześniej, tylko teraz jest ciemno. O, i tam jest kolejna... Nie, tylko muzyka gra, imprezy nie ma. Dzień dobry, panie ptaszku. Jest tu naprawdę dużo spokojniej niż myślałem, że będzie. Tutaj jest druga grupa osób pod McDonaldem, bo gdzieżby indziej. A tak właśnie w nocy wygląda rejon tego basenu. Drzewa bardzo ładnie podświetlone, ale niestety choinki jeszcze nikt nie podłączył do prądu. No w sumie to wychodzi na to, że najwięcej osób po prostu siedzi w maku. No wcześniej wam za bardzo nie mogłem tego basenu nagrać ze względu na to, że tutaj pływali ludzie, ale teraz jak widzicie, tam siedzi pan ochroniarz. Ja myślałem, że w Cairns będzie jakaś plaża i tłumy ludzi, ale jak widać z jakiegoś powodu, domyślam się z jakiego, po prostu postawili w centrum miasta taki naprawdę duży, ładny, czysty basen. No i tak łazimy, łazimy i nic się za bardzo nie dzieje. Tutaj mamy Cairns Eye, czy jak to się nazywa, diabelski młyn po polsku, o. A nawet The Reef Eye. Więc tak właśnie wygląda Cairns w środowy, listopadowy wieczór. Kto wie, może w weekendy się tutaj więcej dzieje. Jak ktoś z was był, to dajcie znać, bo mi naprawdę Cairns się kojarzyło z taką ultra imprezową miejscówką, że 2-4 na dobę po prostu melanż. No ale może to się tyczy tylko najbardziej szalonego sezonu,
A listopad na północy Queensland tym chyba najbardziej popularnym sezonem nie jest, no bo teoretycznie powinno już tutaj dosyć mocno padać. Ej, nie wiem, czy mi się uda nagrać, ale to są tak olbrzymie nietoperze. Teraz zobaczymy, czy któryś wyfrunie na chwilę. O! Widzicie? Jaki skurczybyk jest ogromny. Ja nie wiem, jak on ma rozpiętość skrzydeł, ale tak myślę, że z metr to spokojnie. Ale proszę się nam pokazać, bo ja tu stoję na środku ulicy i zaraz mnie coś rozjedzie. Kurde, no nie mogę bardziej przyzumować, ale widzicie go teraz na środku ekranu, a schował się. No to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Widzimy się jutro. Dzień dobry. Dzisiejszy dzień zaczął się tak, że podjechaliśmy sobie dosłownie kilka kilometrów do pobliskiej miejscowości Palm Cove na plażę. Przekąpaliśmy się w oceanie, oczywiście nie tutaj, tylko w tej strefie wyznaczonej, bo dzisiaj podobno jest bardzo duża szansa na zostanie poparzonym przez meduzy. Ja właśnie zrobiłem kawkę, Nathan w busie kończy robić śniadanie. Tutaj będziemy sobie biesiadowali. Tutaj mój laptop zamknięty, ale odpalony, uploaduję sobie backupy z internetu, który mu udostępnia telefon. Jest kawka, nie ma upału, wieje delikatny wiatr. Słońca nie ma, ale no coś za coś. Generalnie jest naprawdę bardzo fajnie. A miejscowość Palm Cove słynie z... pewnie z palm? I chciałem wam podziękować, bo dzisiaj rano jak wstałem, to czytałem komentarze przed przedostatnim vlogiem, w którym to pod koniec właśnie mówiłem wam, że no podróż jest jaka jest, że jest czasami nudno i że dużo ludzi na to narzeka. I faktycznie trochę bez sensu, że nadal zdarza mi się pomimo tak dużego stażu na YouTubie przejmować promilem komentarzy, który gdzieś tam twierdzi, że o jest nudno, po cholerę tu pojechaliście i tak dalej i nie powinienem temu poświęcać aż tak dużo uwagi. I no tak, no zrobiło mi się ciepło na serduszku, że dużo osób właśnie pisało, że ale my oglądamy to dla ciebie i dla twoich przygód, a niekoniecznie dlatego, żeby w każdym odcinku nie wiadomo co się działo. I faktycznie, no cieszę się, że doceniacie to, że staram się pokazywać rzeczywistość taką, jaką ja ją widzę. Wiadomo, to jest zawsze trochę subiektywne, ale no to jest ta moja rzeczywistość. I tak samo, bo też się jeszcze do tego nie odniosłem, jestem w szoku, ile osób napisało, że jest na kanale od czasów poprzedniej Australii. Ten kanał miał wtedy 20 kilka tysięcy subskrypcji, a po prostu setki osób pisały: Cash, ja cię oglądam non-stop od tamtej pory, gdzie teraz jest 400, nie wiem, 20-30 tysięcy, po prostu kosmos. W każdym razie dziękuję wam bardzo za te słowa. Od razu człowiekowi się ryj z rana bardziej cieszy. A co do planów na dzisiaj, wydaje mi się, że będziemy mieli taki luźny vanliferski dzień, więc zobaczymy. Co będzie, to będzie. Zobaczcie, jak Nathan dzisiaj zaszalał z śniadaniem. Mamy naleśniory wytrawne. W środku bekon, ser, guacamole, sałata. Bajka. Zabieram się do jedzenia. O Jezu, a teraz wleciał naleśnior numer 2. Tym razem wersja na słodko. W środku mamy jagódki, jest miód, jest banan i biała czekolada. Zdecydowanie za dobrze tutaj mam, jeżeli chodzi o jedzenie. Niestety w enjoyowaniu naszego Thursday afternoon nam troszkę przeszkadza Kubota, ale co zrobić? To jest raczej taka miejscowość, gdzie są droższe hotele i tak dalej, to musi być wszystko przestrzyżone. Ale Skubani już trzecią godzinę tę trawę tną. A tak to wszystko wygląda tutaj z perspektywy molo, które znajduje się na plaży. Jest kilkanaście osób z wędkami, łowią sobie ryby, tak właśnie spędzają wolny czas. A tutaj plaża, nasz campervan jest gdzieś tam. No i przepiękne zielone góry i niestety chmury. No i słuchajcie, nadeszła wielkopomna chwila, ponieważ jutro mija miesiąc, odkąd jesteśmy w Australii. A to oznacza, że 1/3 treningów za nami. Problem polega na tym, że nie zrobiliśmy jeszcze żadnego, ale wydaje się, że dzisiaj są idealne warunki do tego, żeby odbyć pierwszy trening. TRX już na drzewie zawieszony. No i zobaczymy zaraz, co z tego wyjdzie, bo ja no niestety widzę po sobie, że przez ten miesiąc dosyć mocno schudłem, spadły mi mięśnie. Pomimo tego, że ostatnio regularnie trenowałem pół roku w Polsce i gdzieś tam już widziałem jakieś efekty, no to niestety miesiąc siedzenia w samochodzie i to wszystko pospadało. Więc zapraszam was na timelapsa, którego zaraz nagram z tego GoPro i widzimy się po treningu. Słuchajcie, GoPro padło w połowie treningu, ale my nie padliśmy. Ogień! Siła! Motywacja! Udało się.
po raz pierwszy od miesiąca, ale jak to mawiają, podobno ten pierwszy trening jest najcięższy. Idziemy się ogarniać. No powiem wam, że jestem z nas naprawdę bardzo dumny. Półtorej godziny treningu i co prawda nie było tak jak w moim wyobrażeniu, że po pojawieniu się pierwszej kropli potu na moim czole z okolicznych plaż zlecą się gorące latynoski, ale wydaje mi się, moi drodzy, że wszystko w swoim czasie. Najważniejsze, że zrobiliśmy ten pierwszy krok. Ale zobaczcie, przyjechaliśmy tutaj w okolicach godziny 10, popływaliśmy, ogarnęliśmy się, kawka, śniadanie, trening, ogarnięcie się i jest godzina 17. Cały dzień zleciał, nie wiadomo gdzie i kiedy. W każdym razie teraz jedziemy do Cairns z powrotem, dlatego że Nathan chce sobie kupić nowego iPhone'a i później po prostu będziemy się gdzieś toczyli dalej na południe wschodnim wybrzeżem. Więc jak będzie się coś ciekawego działo, to dam wam znać. No i wydarzyła się rzecz ciekawa, ponieważ bananowy Nathan kupił sobie iPhone'a 15 Pro Max 512 GB super wypas i ile za niego zapłaciłeś? $1,925. Czyli tyle, ile macie napisane tutaj, a w Polsce kosztuje tyle, ile macie napisane tutaj. I jak chcecie się dowiedzieć, jak Nathan ogarnął aż tak dobrego deala, bo to nie chodzi tylko o to, że odzyska podatek, to będzie u niego na blogu. No i przy okazji gorące pozdrowienia dla Ani, która zostawiła nam karteczkę za szybą. My niestety się właśnie ewakuujemy z Cairns, więc na piwo nie damy rady wyskoczyć, ale bardzo miło, dzięki. A nam, moi drodzy, nie pozostało nic innego, jak popatrzeć na pociągi drogowe, zatankować sobie benzyny za 1,80, wyjechać z Cairns i ruszać w dół wschodniego wybrzeża. Widzimy się później. Wiecie co, bo jest już północ i tak właśnie połapałem się, że przysnąłem. Zobaczcie, pociąłem pierwsze 10 minut vloga i przysnąłem przy laptopie, a siedzimy na kempingu. Na zewnątrz pada deszcz. W sumie już chyba nie pada, ale nie zmienia to faktu, że jest to chyba najwyższy czas, żeby pójść w kimę. A jeżeli nie zakończyłbym teraz tego vloga i chciał dogrywać jeszcze trzecią część jutro, to musiałbym bardzo oszczędnie nagrywać, a w sumie nie wiem, co się będzie działo. Ma być jakaś plaża, mają być jakieś wodospady i tak dalej, więc wydaje mi się, że dla dobra vloga kończę go teraz. Mam nadzieję, że wyprawa do tej kurandy wam się podobała i oczywiście szacunek za trening należy nam się ogromny. Ja jestem z was bardzo dumny. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć. Ej, sorry, jednak jeszcze nie kończę vloga, bo chciałem wam pokazać, jak wygląda wejście do toalety kempingowej w Australii. To jest właśnie pająk numer 1, tutaj sobie wisi. Dzień dobry. Tutaj mamy pana numer 2. Sobie modliszka siedzi na ścianie. Błagam cię, nie skacz na mnie, bo spanikuję. O, tak właśnie wygląda modliszka. Tutaj na suficie mamy pająka numer 3. Dzień dobry. A tutaj na ścianie możemy zaobserwować pracowite mrówki, które właśnie, cholera, jak tu przyszedłem bez aparatu, to widziałem, jak takiego pająka niosły po ścianie ekipą, ale już chyba go zaniosły, bo go nigdzie nie widzę. Ale te tutaj też coś niosą, o, jakąś muszkę. Zobaczcie, jak sobie tutaj zasuwają. Mam nadzieję, że vlog z tego wam się podobał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że nic mnie tu nie zje. Na razie. Trzymajcie się, cześć.